Witamy ponownie w programie Pytanie na Śniadanie. Codziennie pozytywna emocja. Dziś jest sobota, prawda? Z tego się bardzo cieszymy. I chcemy przypomnieć, żebyście wysyłali do nas na naszego Facebooka wszystkie swoje zdjęcia, na przykład ogrodów i sesji ślubnych. No bo właśnie, ten temat jest dzisiaj gorący i będziemy o tym rozmawiać. Ale teraz proszę zobaczyć taką ekstremalną sesję ślubną. Zresztą Państwo z nami współpracują. Dostaliśmy już bardzo dużo od Państwa różnego rodzaju przesyłek, także dziękujemy bardzo. Ciekawe, jakie to góry. Tak jest. A teraz proszę zobaczyć ekstremalną sesję ślubną. Ślub ma się raz w życiu, a opowiada o nim całe życie. Każdy chce, by ten dzień był wyjątkowy i by jak najdłużej zachować go w pamięci. Dlatego właśnie pary młode prześcigają się w pomysłach na najoryginalniejsze sesje ślubne. Były już zdjęcia podwodne, sesja nad urwiskiem, piękne ujęcia z balonu, zjawiskowe zdjęcia ślubne w kopalni soli czy zwariowana sesja w błocie. Ale takich zdjęć jeszcze nikt nie miał. Liung uznawany jest za najlepszego fotografa w Chinach i mistrza w dziedzinie sesji ślubnych. Prowadzi warsztaty fotograficzne na całym świecie, między innymi również w Polsce. Podczas swojej ostatniej sesji w Islandii nie spodziewał się, że oprócz pary nowożeńców, bohaterem jednego z ujęć stanie się helikopter. Wezwany do wypadku w górach, niespodziewanie pojawił się w kadrze. Fotograf postanowił wykorzystać ten niesamowity zbieg okoliczności i poprosił swoją modelkę, aby nie przestawała pozować. Zdjęcia panny młodej, do której niebezpiecznie zbliża się helikopter, już stało się w sieci jednym z najpopularniejszych i najbardziej ekstremalnych zdjęć ślubnych. To było dosyć niebezpieczne, a już teraz nasi goście. Justyna Lemańska oraz Michał Lemański. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Arek Gmurczyk, fotograf, ekspert w dziedzinie sesji ślubnych. Właśnie wrócił z sesji ślubnej na Santorini. Arek, ty coś wspominałeś, zdążyłeś powiedzieć, że tak. Miałeś okazję. Tak, mieliśmy bardzo podobną sytuację w Tatrach, tak naprawdę jak tutaj widzieliśmy. Też była jakaś akcja ratunkowa, byliśmy nad Czarnym Stawem. I to był przypadek oczywiście. Tak, dokładnie. I też zrobiłeś zdjęcia? Tak, zrobiliśmy jak najbardziej oczywiście, także pamiątka niesamowita jest. Tutaj Chińczyk trafił, rzeczywiście te włosy poszły do góry, welon gdzieś zwiało, mogło być tam niebezpiecznie, ale... Justyna, opowiedzcie o waszej sesji ślubnej. Gdzie się odbyła, jak wyglądała? Sesja rozpoczęła się nad Morskim Okiem, a później przeszliśmy zachodnią stroną? Zachodnią. Zachodnią stroną Morskiego Oka i weszliśmy na Czarny Staw. A skąd ten pomysł? Czyli to pomysł, Arek, twój? Czy żony? Czy fotografa może? Spontaniczny pomysł. Czekaliśmy właściwie na pogodę. Był pomysł, żeby jechać nad morze, natomiast że pogoda była taka... Marna, dokładnie, więc wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy w góry. Góry zawsze są wyjątkowe bez względu na pogodę i dlatego... Ale patrz, jakie piękne światło jest, bo byście trafili tego dnia z dobrą pogodą, prawda? Jak wyczekaliśmy ją tak naprawdę. Kilka dni było strasznie, było naprawdę bardzo słabo. Czyli 3 dni trzeba było poczekać na pogodę, być cierpliwym. A o której ruszyliście rano tego dnia? Około siódmej rano trzeba było już rozpocząć. Ubrania były ze sobą wzięte czy założone od razu? Wzięte. W schronisku przebraliśmy się nad Morskim Okiem. Opowiadajcie. A makijaż to już w hotelu, na spokojnie. Tak. Ale później cała droga to już niestety w sukni ślubnej. Czyli całą, ile czasu trwała droga? Ale robiliście też jakieś zdjęcia, jakieś backstage? Tak, po drodze, a sesja w sumie zakończyła się chyba około 17, prawda? Oj tak, jakoś tak zeszło nam trochę wtedy czasu. Jak tak, się pozowało? Czy była męcząca, czy to była taka przyjemność? Arek próbował rozluźnić atmosferę. Było bardzo dużo ludzi, ale powiedział, żebyśmy się czuli, tak jakby tutaj nikogo nie było. Także... To było zmęczenie, ale takie pozytywne zmęczenie. No właśnie, bo wyście wybrali takie miejsce, Morskie Oko, które jest znane z tego, że tam jest tłum ludzi po prostu, prawda? Nie ciągnęło was, żeby gdzieś pójść w takie miejsce, gdzie będziecie sami, przyroda i wy? Coraz trudniej o takie miejsce chyba w Polsce. Tak? Arek, gdzie najczęściej robicie sesje? Czy to są takie zacisza? Bardzo popularne jest właśnie chociażby Morskie Oko, jeśli chodzi o góry. Ono jest stosunkowo łatwo dostępne, stosunkowo łatwo jest się tam dostać i jest piękne. Tak naprawdę podstawa to jest też godzina, o której się zaczynamy. Tutaj akurat mieliśmy, można powiedzieć, pecha, bo kilka dni po prostu lało totalnie. I to był pierwszy dzień pogody. Jak przyjechaliśmy o 7 rano na parking, okazało się, że parking jest już zajęty, po prostu zapchany. Dokładnie. Tak. A czy są takie miejsca, w których trzeba płacić za sesję? Chociażby w Tatrzańskim Parku Narodowym płaci się już teraz za sesję. 150 zł od sesji lub 1500 zł albo
abonament, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu nasze szlaki skorzystają, bo te pieniądze podobno idą na to, żeby utrzymać jak najlepiej szlaki na modernizację. Widzimy teraz miejmy nadzieję. Backstage, widzimy na naszych obrazkach taki backstage, jak powstaje sesja. Arek, to jest chyba to, co bardzo lubisz. Ja opowiadałeś jeszcze przed anteną, że wiele podróżujesz, że w tym miesiącu gdzie byłeś? Miałem rekordowy miesiąc, naprawdę. Miałem 16 lotów w ciągu miesiąca, byłem dwa razy na Santorini. 16 lotów w ciągu miesiąca. Tak. Byłem dwa razy na Santorini, byłem na Korfu, Norwegia, Londyn. Coraz więcej widać właśnie, że szukamy wyjątkowych naprawdę miejsc. Czyli taka para po prostu umawia się z tobą, jest pomysł, dokąd się wybrać, ponoszą koszty przelotu. Tak, dokładnie. Muszą tam na miejscu pewnie spać jedną bądź dwie noce. Tak, przynajmniej jedną dobę. I zaczynacie działać, prawda? Dokładnie, tak. Najlepszą opcją jest po prostu przyjechać, przylecieć, przespać się i następnego dnia o świcie zacząć działać, bo nie oszukujmy się, wszystkie tego typu miejsca turystyczne są bardzo oblegane. Tak? No tak, ale ryzyko z pogodą, bo wiesz, lecisz na taka możliwość, gdzieś, gdzie że ma być pięknie, ciepła, tu na raz jest burza. Aczkolwiek tak naprawdę w takiej Grecji mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że pogoda będzie super, aniżeli w Polsce i to też być może jest jakąś zachętą dla ludzi, że się decydują na tego typu sesje. A wy przymierzając się do tego pomysłu, takiej specjalnej sesji zdjęciowej, jakie mieliście pomysły? Czy wiedzieliście, że chcecie zostać w Polsce, prawda? Nie braliście pod uwagę wyjazdu? Nie, chcieliśmy zostać w Polsce. Mhm. I Polska tu była tylko kwestia, czy nad morze? Tak. Czy w góry? Tutaj byście... Bo my pochodzimy z centrum Polski, więc w jedną stronę i w drugą tyle samo, taka sama droga właściwie. Góry uznaliśmy chyba, że za bardziej malownicze, dlatego więcej takich możliwości i fajniejszych pomysłów na fajne ujęcia. W którym momencie się robi sesję? Czy to jest jeszcze przed ślubem? Nie, zdecydowanie po. Wystarczy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Zdecydowanie po, dlatego że można się po prostu pobrudzić. Zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem próbować robić cokolwiek przed ślubem, bo jednak później, jeśli się ubrudzimy, jeśli sukienka będzie brudna, to w kościele będziemy myśleli tylko i wyłącznie o tym, że tą plamę na pewno widać tam i wszyscy na tą plamę patrzą. I to może być więc zdecydowanie po. Poza tym taka sesja jest trudna, wymagająca, jeszcze się pokłócą i nie dojdzie do ślubu. To już jest klamka zapadła i jest okej, okay, prawda? A była taka sytuacja, miałeś Arek taką sytuację, nie odpukać, prawda? Jeśli chodzi już po ślubie, nie miałem tego typu sytuacji i mam nadzieję, że nigdy się tego typu sytuacji... A przed? No zdarzało się, tak. No, powiem tak, terminy rezerwuje się często 2 lata do przodu, więc przez te 2 lata potrafi się dużo zdarzyć. Tak. Czyli tak, ty masz swoje życie teraz zaplanowane na kolejne 2 lata. Tak, jeśli planuję wakacje, to muszę zrobić to przynajmniej z 2-letnim wyprzedzeniem. Naprawdę, niesamowite. A przypominasz sobie jakąś taką najbardziej zwariowaną sesję? Pomysł, który ciebie też zaskoczył, który zaproponowali młodzi? Było kilka tego typu sytuacji. Na przykład sesja w fabryce aktualnie nie działającej, aczkolwiek ta fabryka wcześniej zajmowała się utylizacją zwierząt. Ale tam już zwierząt nie było. To była taka po prostu pusta fabryka. Tak. Michał, a czy to jest tak, że realizowałeś trochę pomysł właśnie swojej małżonki? W ogóle czy to jest tak, że mężczyźni trochę godzą się na wszystko, co podążają za pomysłami swoich kobiet. Kobieta? Znaczy to, co mi się podobało, to więc akceptowałem. Jeżeli nie widziałem sprzeciwu, nie to... To popierała małżonkę. Tak się złożyło, że akurat mieliśmy sesję 21 lipca. To była nasza rocznica drugi miesiąc po ślubie, dokładnie, bo 21 maja mieliśmy ślub i 21 lipca. Tylko wiesz, bo chodzi o to, że kobiety się czują jak ryby w wodzie pozując, prawda? To jest gdzieś w ich naturze, uwielbiają piękna sukienka, fryzury, a my faceci to tak chodzimy za nim, no dobra, to tu mam kucnąć, tam mam się... przyszło się tylko dostosować. Arek już potwierdzasz, z mężczyznami trudniej się pracuje, nie? O tyle trudniej, no kobiety zdecydowanie bardziej się w tym jakoś odnajdują, tak? Dla faceta to często jest, okej, zróbmy coś, ale może już wystarczy. Aczkolwiek najczęściej jednak robią dla swoich żon dużo i zaciskają zęby. Popatrzcie, a teraz mamy zdjęcia naszych widzów. Są zdjęcia naszych widzów. Pięknie. To znaczy, góry, chyba... Morskie oko. Góry. Ale słońce. To wygląda jak sztuczne, niemożliwe. Morskie oko. Jak fototapeta. Pięknie. Patrz, tutaj jest zrobione. I nasza też. Polska, prawda? Tafla jeziora, jednak patrzcie, góry. Tu Mazurki mamy chyba. Albo jakieś Bory Tucholskie. Tak, bliskie ci Bory. Moje Bory. Tutaj klękający mężczyzna. Romantyczny. Piękny obrazek, oczywiście. A czy ja mogę zapytać, jaki jest koszt takiej sesji? Tak naprawdę dużo zależy od miejsca chociażby. No, bo wiadomo, jeśli musimy liczyć 4 loty na to, żeby dostać się na miejsce, a tak na przykład jest w przypadku chociażby Santorini, no to będzie więcej aniżeli w Tatrach. Jeśli to są jakieś bliższe lokalizacje, no należy liczyć przynajmniej 2,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o samą sesję. Fajnie, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za wasz związek. Super. Proszę państwa, on jest znakomity.